W psalmie 10 psalmista stawia bardzo takie dojmujące, trudne pytanie, z którym od czasu do czasu w chwilach jakiegoś bólu czy zwątpienia my również musimy się zmierzyć. Czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasie niedoli? Jest to pytanie, a raczej pretensja do Boga, że pozwala, by zło działo się dobrym ludziom, by zło się działo Jego dzieciom, by coś takiego jak niedola, utrapienie było naszym udziałem. Ten psalm zaczyna się tym dojmującym, przenikliwym pytaniem: czemu, o Panie, stoisz z daleka? A dalej mamy przejmujący, barwny opis ludzi niegodziwych, tych, którzy knują zło i otwarcie jemu służą. Z powodu pychy bezbożnych trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili. Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni, znieważa Pana. Bezbożny myśli w pysze swojej. Nie będzie dochodził. Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. Zabiegi jego w każdym czasie udają się. Sądy twoje nie obchodzą go. Wszystkimi przeciwnikami gardzi. Mówi w sercu swoim: nie zachwieję się, nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość. Czatuje za węgłem zagród. Skrycie zabija niewinnego. Oczy jego wypatrują nieszczęśnika. Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie. Czyha, aby porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją. Schyla się, przyczaja i wpadają w szpony jego nieszczęśliwi. Mówi w sercu swoim: zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje, nigdy nie będzie widział. Niekiedy i nam zdarza się, patrząc na otaczający świat, na naszych wrogów, na ich niegodziwość, ich jakąś taką naturę do spiskowania, przemyślność w tym, co robią, w wymyślaniu sposobów, by niszczyć prawdę, by niszczyć też prawych ludzi. Także taki opis spod serca, jak gdyby, niekiedy bardzo dobrze wyraża też nasze myśli. I to początkowe pytanie: czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasach niedoli, towarzyszy także i nam. Spodziewamy się, że powinna pojawić się tu odpowiedź na końcu tego psalmu. Kiedy go czytamy, nie znajdujemy jej jednak. Oto, co tam widzimy. Powstań, Panie Boże, podnieś rękę swoją, nie zapominaj ubogich. To jest znowu tylko prośba. Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu, mówić w sercu swoim: nie będziesz dochodził? Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie. Tu znowu nuta pretensji, że zło się dzieje, niegodziwy jest bezczelny i pyszny, a ty przecież to widzisz. Aby to ująć w ręce swoje, na tobie polega nieszczęśliwy, tyś pomocą sierocie. Jest wyraz zaufania do Boga, że on jest właśnie naszą ostoją, opoką, ochroną, ale dalej nie ma odpowiedzi na to kluczowe pytanie. Czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasach niedoli. Mamy dalej kolejną prośbę. Złam ramię bezbożnego i złoczyńcy. Dochodź niegodziwości jego, aby jej nie było. Pan jest królem na wieki wieków. Z ziemi jego znikną poganie. Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie. Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego, aby bronić prawa sieroty i uciśnionego, by człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu. Mamy tylko tyle tutaj, albo aż tyle, że Bóg rzeczywiście zaingerował, że Bóg ukróci cierpienie i ukróci bezbożność. Ale dalej nie mamy odpowiedzi na to wstępne pytanie. Dlaczego Bóg do tego dopuścił i dlaczego Bóg zwleka? Dlaczego tak długo zwleka z naszym cierpieniem, utrapieniem, niedolą?
czemu, o Panie, stoisz z daleka, ukrywasz się w czasach niedoli? Bardzo podobne pytania zadawał sobie Hiob, kiedy spotykało go nieszczęście, kiedy miał wokół siebie nieżyczliwych ludzi, głupich niekiedy, i również nie dostał odpowiedzi dlaczego. Dostał rozwiązanie problemu, rzeczywiście jego niedola skończyła się, ale dlaczego Bóg zwlekał, tego się Hiob nie dowiedział. I tu psalmista w tej bardzo skrótowej formie kilkunastowersetowego psalmu pokazuje też ten sam schemat. Długa niedola, zmęczenie widokiem i knowaniami bezbożnych, wiele pytań i na koniec tylko wyzwolenie. Nie znamy odpowiedzi, dlaczego to się stało, dlaczego tak długo trwało. Nie znamy odpowiedzi, dlaczego Bóg zwlekał. Dlaczego jak gdyby stał z daleka, nie reagując, kiedy tak straszne rzeczy się działy. Wielu ludzi na podstawie swoich doświadczeń i cierpienia i tego, że Bóg nie reaguje, wysnuwają wniosek, że Boga nie ma, bo widzą Boga jako takiego, tak jak się wzywa policję czy pogotowie, no, że dzwonię i już przyjeżdżają. Widocznie Bóg, chociaż oczywiście ma taką moc, nawet zanim zadzwonimy do Niego, w cudzysłowie, zanim poprosimy Go o pomoc, może nas wyratować, to niekiedy dla swoich jakichś celów nie robi tego, dopuszcza zło, przechodzimy przez cierpienie, wydaje się, że zło triumfuje. I nie mamy ciągle odpowiedzi dlaczego. Z tego wypływa prosty wniosek, że ta odpowiedź nie jest nam konieczna do życia. Ona by była pożądana, chcielibyśmy ją znać, ale do tego, byśmy zrealizowali Bożą wolę na ziemi, nie jest ona nam niezbędna, nie jest koniecznie potrzebna. I Bóg z sobie tylko wiadomych powodów jej nie daje w sposób taki oczywisty i ogólny. Inaczej mówiąc, my mamy koncentrować się na tym, by być Mu wierni, by zło nie zwyciężyło w naszym życiu, byśmy my w naszych czynach, myślach, słowach nie przeszli na stronę zła. A to, dlaczego zło wokół nas się stroszy, czyni coraz bardziej potężnym i zagraża nam, na to pytanie odpowiedzi nie dostajemy. Druga jakaś taka myśl, oprócz tego, że to nie jest nam absolutnie konieczne do życia i możemy przynajmniej przez jakiś czas żyć w wierności Bogu, nie mając tych odpowiedzi, skłania mnie do skierowania podejrzenia, że te odpowiedzi mogą być zindywidualizowane. Że nie ma jakiejś jednej prostej reguły, która by spięła to pytanie. Czemu, o Panie, stoisz z daleka, ukrywasz się w czasach niedoli? Nie ma uniwersalnej reguły, ale ten Bóg, który dopuszcza zło, będzie też dawał pociechę indywidualną temu, którego to zło dotyczy. Ale ta pociecha może być dla każdego człowieka już inna. Ten cel zła, czy dopuszczenia zła w jego życiu, może być spersonalizowany. Dlatego też nie ma tej odpowiedzi w sposób taki uniwersalny. Na to by wskazywała też reakcja Hioba, że on na koniec tej księgi on przestaje pytać i cieszy się z poznania Boga. Ale my dalej nie rozumiemy, dlaczego Bóg tego wszystkiego dopuścił. Reasumując, naszym zadaniem jest być wiernym i ufać, że Bóg wcześniej czy później da nam zadowalające odpowiedzi.